Cześć! I w tym momencie powinny być werble, bo jak widzicie po tytule tego filmu, dzisiaj wielki dzień, dzień wielkiej, wielkiej premiery. Podejrzewam też, że ten film będzie bardzo długi. Szybko, jeżeli chodzi o ten makijaż, jeżeli Wam się podoba. On pojawił się na Makeup TV, to było wyzwanie Mark, makijaż 5 kolorami. Wszystkie te cienie są w ogóle cieniami w kremie, są bardzo fajne. Słuchajcie, dzisiaj niesamowity dzień. Po ponad 2 latach, słuchajcie, chyba prawie 3, tak, po prawie 3, bo w maju chyba by były 3 lata, do sprzedaży wchodzi nowa, całkowicie odświeżona linia pędzli Glam Brush. I tak w dużym skrócie w ogóle, co się stało, o co chodzi, i skąd te zmiany i z czym one się wiążą i tak dalej. W pewnym momencie w linii Glam Brush było już grubo ponad 50 pędzli, chyba 55. Ja, jak się często śmiałam, jestem fetyszystą pędzli, więc jakby nie mam umiaru we wprowadzaniu nowych modeli, więc siłą rzeczy ja co chwilę coś wymyślam. Tam linia bardzo mocno rosła i była już za duża do ogarnięcia, także takiego, jak to powiedzieć, czekajcie, logistycznego, czyli do zamawiania i tak dalej, bo to nie jest tak, że się zamawia w fabryce 10 pędzli, to są tysiące pędzli naprawdę i było to logistycznie coraz trudniejsze. Czułam też dużą potrzebę, wiem, że jest dużo ludzi, którzy mnie po prostu nie lubią i nie muszą tutaj, wiecie, jakoś specjalnie wierzyć moim słowom, bo jak często staram się sobie przede wszystkim powtarzać, że ja wszystkim nie dogodzę, mimo tego, że często chcę. Ale w życiu myślę, że się w końcu tego nauczę, że wszystkim nie dogodzę. Ale moim bardzo dużym pragnieniem i marzeniem, jeżeli chodzi o rozwijanie marki Glam, zarówno jeżeli chodzi o akcesoria, pędzle, jak i kosmetyki, jest dążenie do jak najlepszej jakości za jak najniższą cenę. I mam tu na myśli to, żeby ta jakość była dużo, dużo wyższa w stosunku do swojej ceny, ale ja też nie mówię o tym, że ja na przykład chcę, nie wiem, wprowadzić pędzel, który będzie jakością dorównywał pędzlowi za 200 zł i sprzedam go za 20, bo wiecie, to jest kompletnie niemożliwe, to już nie bądźmy, wiecie, marzycielami w drugą stronę, ale to na przykład, że ulepszyłam maty z normalnych formuł do tych formuł Power Pigment i one praktycznie wszystkie będą w tej formulacji teraz wychodzić, czy wprowadzenie kolekcji beztalkowej. Staram się dążyć do jak najwyższej jakości i wiem, że jestem tego świadoma, słuchajcie, że wiele z Was bardzo lubi moje pędzle i to wynika po prostu ze sprzedaży. No słuchajcie, gdyby one były takie straszne i niedobre, to one by się po prostu najzwyczajniej w świecie nie sprzedawały. A to, że marka się tak rozwijała, to też wynika ze Waszego wsparcia, jeżeli chodzi o moją markę, za co Wam bardzo, bardzo dziękuję, bo bez Was byłoby to po prostu niemożliwe. Ja wiem, że to brzmi tak trochę może, wiecie... Nieraz się to słyszy, ale tak jest naprawdę, że to by bez Was byłoby to niemożliwe do osiągnięcia. I w pewien sposób dla Was, ja też chcę, żeby ta marka była coraz lepsza i zdaję sobie z tego sprawę, że jest bardzo, bardzo dużo dziewczyn, które ma bardzo wysokie i inne oczekiwania wobec narzędzi do makijażu, wobec pędzli. I na przykład zawsze będzie uważać moje produkty, nawet te, które są produkowane w Unii Europejskiej, te wiecie, tę czarną linię, czy tą nową linię, będzie uważała za słabą, no wiecie, no. Ludzie są różni i mają różne potrzeby, o tym ja mówię, ale ja chcę dostarczyć pędzle najwyższej jakości za możliwie najniższą cenę, dlatego też wprowadziłam nowe, dlatego zrezygnowałam ze starego dostawcy, ze starej fabryki. Trochę też przyznaję, że miało wpływ na to zmiany w ogóle w komunikacji z tamtą firmą, tam się dużo popsuło, ja ze względów, no wiecie, tajemnicy handlowej, zawodowej nie mogę z Wami dyskutować na takie powody, ale dużo się popsuło, to teraz mam taki niesmak i jestem w kontakcie z różnych zawodowych podwodów z tamtą firmą, ale naprawdę, no to nie było fajne. Zdecydowałam się podjąć współpracę w ogóle z firmą, z którą rozmawiałam jako pierwszą, te 3 lata temu nawet jak zaczynałam wprowadzać pędzle, ale ich pędzle wtedy były do zamówienia dla mnie w ilościach zaporowych i w cenach zaporowych, po prostu jako kogoś, kto wiecie, inwestuje w 100% ze swoich własnych, prywatnych środków, nie było mnie stać na złożenie zamówienia w tej firmie. Ale odświeżyłam ten kontakt, zamówiłam próbki różnych modeli, poprosiłam też o zrobienie pędzli, które gdzieś tam ja sobie umyśliłam, o jakieś tam skopiowanie moich i w ten sposób powstała nowa kolekcja.
Nowa kolekcja to 28 pędzli. Pędzle są ręcznie wykonywane. One są ręcznie zbierane włosie, one są ręcznie klejone. Pędzle te są jakościowo, szczególnie jeśli chodzi o włosie, bo owszem, i skówki są piękniejsze, i rączki, i logo, i tak dalej. Natomiast jeżeli chodzi o włosie, szczególnie o naturalne, a jeszcze bardziej szczegółowo o włosie kozy, bo to jest najpopularniejsze włosie używane do pędzli do makijażu, ono jest dwie klasy wyżej od pędzli tych poprzednich. Mówię o tym dlatego, bo nie wszyscy pewnie zdają sobie sprawę, że włosie jest klasyfikowane właśnie według jego jakości. I to zależy od gatunku, to zależy od strzyżenia też, także to jest włosie dwie klasy wyższe niż to, które było w byłych pędzlach. Ponad tym włosiem jest jeszcze jedna klasa włosia, wykorzystywana głównie do pędzli japońskich, ale wy wiecie, że to są pędzle, których ceny mniej więcej zaczynają się od 200 zł za sztukę, a kończą na 500 albo i więcej. Takie firmy jak Haku Hodo i inne pewnie gdzieś Wam się obiło o uszy. Te pędzle w moim odczuciu są bardzo wysokiej jakości, są zdecydowanie droższe w produkcji niż te, które były, więc ceny też uległy zmianie, ale zrobiłam wszystko, co w mojej mocy, między innymi przez zamówienie odpowiednich ilości i tak dalej, żeby te ceny nie poszły w górę jakoś super drastycznie i tu już z góry właśnie Was, że tak powiem, uprzedzę i jest mi w sumie miło poinformować, że nawet dobrze nie zbliżyliśmy się do cen Zoewy, także jesteśmy cały czas dużo tańsi niż Zoewa, a jakościowo to myślę, że sami to ocenicie. Pełen zestaw w tej chwili mam schowany w takiej przepięknej tutaj walizce, powiedzmy, nazwijmy to walizką, w kolorze, no może powiedzmy różowego złota z odbitym tutaj logiem. Chciałam, żeby to logo było malutkie, żeby się nie rzucało w oczy, bo wiem, że czasem ktoś kupi sam pokrowiec albo będzie miał mieszany pędzel w środku i może nie chce mieć, wiecie, wielkiego klamprasz tutaj na całość. Bardzo się uparłam też, żeby był zamek w kolorze całego tego futerału. Jeżeli też już ktoś by chciał mi powiedzieć, że to jest, nie wiem, futerał wzięty żywcem z gotowca, to nie jest. Tu jest taki futerał, który istnieje gdzieś tam gotowy na sieci i zobaczcie, o ile ten mój jest większy też po to, żeby nie zacinać włosia, to jest przemyślane, żeby nie zacinać włosia przy otwieraniu i przy zamykaniu. Jeżeli chodzi o futerał, niestety zła wiadomość jest taka, że na dzień dzisiejszy on jeszcze nie jest dostępny, ale to jest kwestia naprawdę dwóch, myślę, do trzech tygodni, kiedy on się w sklepie pojawi, dlatego że on jest od innego, z innej fabryki, od innego dostawcy niż są pędzle. I tu jeszcze taka informacja, że jeżeli ktoś na przykład zdecydowałby się na zakup całego zestawu pędzli, który tutaj jest w środku, on też będzie ten zestaw 20% tańszy niż wszystkie pędzle kupione pojedynczo, to ta osoba dostanie też możliwość zakupu tego pokrowca, jak on się pojawi w sklepie, z 20% rabatem. Po prostu z automatu każdy, kto kupi teraz taki zestaw pędzli, będzie odnotowany w systemie i będzie mógł zakupić ten pokrowiec, kiedy on się pojawi, z 20% rabatem. Przejdźmy może do tego, co jest najlepsze. Mówiłam, że na tym będzie trwał wieki. Myślę, że film z taką prezentacją, który pędzel do czego jest, jak w makijażu go używam, wrzucę osobno, nie będę już tutaj mieszać. Pokrowiec wygląda w środku tak, jest bardzo, bardzo duży. Tutaj jest jeden rząd tych gumek, z tyłu jest drugi rząd gumek. Tutaj mamy rząd gumek, taką kieszonkę, w której widzicie pędzle są luzem, i następny rząd gumek z tyłu. Dodatkowo tu w środku jest taki popularny w tych piórnikach, nazwijmy to mesz, którym mężczyzna, taka kosmetyczka, który możemy z łatwością wypiąć. Tutaj w środku są trzy pędzle, natomiast tu można schować gąbki do makijażu, ale można też po prostu, słuchajcie, schować kosmetyki, bo ja jak gdzieś wyjeżdżam, to mi spokojnie starcza całe za kosmetyczkę, wkładam sobie tutaj z jednej strony pędzle w mniejszej ilości, tutaj wkładam kosmetyki i tu z tej strony też jest, mówię, taka duża kieszonka, w którą jestem w stanie poupychać kosmetyki, kredki, maskary i tak dalej, więc wejdzie w ten pokrowiec zdecydowanie więcej niż 28 pędzli. No i muszę się przyznać, że no jeszcze parę się dorobi, bo żeście mnie żywcem namówiły na dorobienie te trzynastki, ja się broniłam rękami i nogami, natomiast no dzięki Ewie Red Lipstick Monster po prostu te trzynastka jest chyba najbardziej deficytowym pędzlem w kraju w tej chwili,
Więc ona będzie doprodukowana do tej nowej serii i jeszcze tam parę rzeczy chcę zrobić, ale to już nie będzie wiele. Na pewno nie chcę doprowadzać do tego, żeby kolekcja miała znowu 50 pędzli albo więcej. Dobrze, więc przejdźmy szybciutko przez pędzle. Pierwszy pędzel, który pokazałam Wam też jako pierwszy na Instagramie, to Testo. To jest trochę prześwietlone, natomiast nowe logo jest grawerowane, pokażę Wam na zbliżeniach. Nowe logo jest grawerowane, jest wypełniane lakierem w kolorze skówki. Rączka jest lakierowana i błyszcząca, ona troszeczkę wygląda jak porcelanowa. Pędzle są cięższe, zdecydowanie cięższe niż były te. Jak widzicie, są masywniejsze. Spójrzcie chociażby na rączkę, tak? Na skówkę, na sam pędzel. To jest porównanie naszego starego pędzla do pudru, czyli T3 i tej nowej właśnie T100. Pędzla T100. Pędzel T100 jest pędzlem typowym do pudru sypkiego, do pudru prasowanego, wykonany z włosia syntetycznego, białego, jest niesamowicie miły, jest cudowny. Kolejny pędzel to pędzel T101 i to jest pędzel, który zapewne przypomina Wam pędzelki, których pewnie już nie ma albo prawie nie ma, czyli ostatnią serię taką malutką, którą wypuściłam z tą starą fabryką. I tutaj macie pędzel T101 właśnie i pędzelek T23 jest, jak widzicie, przepraszam, że jest brudny, ale ja już ich praktycznie nie używam, muszę je wszystkie umyć i pochować. T23 jest mniejszy w przekroju, długość włosia mają podobne, sam ten T101 jest mniejszy, jest krótszy, ma inną rączkę i to jest pędzel idealny do podkładów klasycznych, do bronzera i do podkładów mineralnych, jest zbity, jest syntetyczny. T101. Jest fajny, jest kompaktowy. T102 to klasyczny pędzel, którego niektórzy z Was nie mogli się w Glam Shopie doczekać, czyli klasyczny, płaski, syntetyczny pędzel do podkładów, do pudrów mineralnych. T102, duża dość, widzicie, średnica, klasyczny pędzel do podkładu, który zostawia dość mocne krycie. Teraz pędzel T103, słuchajcie, który jest chyba obiektem pożądania części z Was. Czyli pędzel tulipanowy. Pytacie się, jak on się ma do T4 starej. To jest pędzel T4. On też, wiecie, powinien być ułożony na osłonce. To jest pędzel T104. Jak widzicie, rączki w tych naszych nowych pędzlach są inne pod każdym względem. T4 jest po prostu takim okrągłym jajkiem bardziej. To jest pędzel typu tulipan. On jest niebywale miękki, naprawdę. To trzeba po prostu zobaczyć. Tutaj też... To są pędzle z włosia naturalnego, jak powiedziałam, one są ręcznie produkowane, więc one absolutnie mają prawo, jak są całkowicie nowe, pojedyncze włoski wypuszczać, ale ja mówię o pojedynczych włoskach. Jeżeli po pierwszym, drugim myciu to by się utrzymywało, to wtedy z pędzlem faktycznie jest coś nie tak. Natomiast jeżeli to są absolutnie pojedyncze włoski, to tym się nie ma co martwić. I o jeszcze czymś powiem, póki go trzymam i go wącham. Słuchajcie, pamiętam, jak wprowadziłam tą pierwszą kolekcję pędzli, to byłam strasznie wszystkim przejęta i zdenerwowana i tak dalej. I pojawiło się gro ludzi, którzy twierdzili, że kupili moje pędzle i one tragicznie śmierdzą, właśnie szczególnie te z kozy i z włosia naturalnego, a oni mają pędzle innych marek z włosia naturalnego, które nie śmierdzą. I słuchajcie, ja nie jestem absolutnie złośliwa w tej chwili, tylko chcę wytłumaczyć tak na chłopski rozum. Mokry pies śmierdzi. Mokry zwierz ogólnie śmierdzi. Tak, ma swój specyficzny zapach. Nasze włosy, jak nie użyjemy jakiegoś szamponu z odżywką, czegoś mocno pachnącego, też mają swój specyficzny zapach po myciu. Tak samo jest z pędzlami z włosia naturalnego. To, czy to pachnie, ten pędzel pachnie mocniej czy słabiej, na pewno zależy od rodzaju włosia, od rodzaju wytrawiania też tego włosia przed wpakowaniem go w pędzel. Ten specyficzny zapach po czasie się ulatnia. I jeżeli pędzel jest wilgotny, on bardziej pachnie, czy śmierdzi, jak wolicie, natomiast jak jest suchy, przestaje wydzielać woń. To jest naturalna cecha tego pędzla, tak jak naturalną cechą wełny jest to, że gryzie, rozumiecie? I plusem jest, że grzeje, a minusem, że gryzie. Tak tutaj jest z pędzlami z włosia naturalnego. I te też mają ten swój specyficzny zapach. Mi on nie przeszkadza, wiele z Was się śmieje, że aż zaczęło wąchać pędzle, kiedy usłyszało, że to jest jakiś problem. Mi ten zapach nie przeszkadza osobiście. Powiem Wam, że produkując te pędzle i zastanawiając się nad ich jakością, ściągnęłam po prostu masę pędzli. Kupiłam pędzle Zoewy, to nie jest tajemnica. Kupiłam pędzle, wszystkie, które możecie wiedzieć, że są w tej chwili na rynku, z włosia koziego właśnie głównie, bo to włosie się roznosiło. I słuchajcie, one wszystkie mają ten specyficzny zapach i nikt mi nie wciśnie, że nie.
po prostu. Naprawdę poświęciłam czas, poświęciłam dużo pieniędzy, zamówiłam różne pędzle, wspominałam o tym na Instastory i one wszystkie mają specyficzny zapach, który zanika po jakimś czasie. Anchor Makeup miał kiedyś film o tym, w jaki sposób zrobić coś a la dezodorant do pędzli. Ja tego nie polecam, bo to było chyba na bazie alkoholu albo octu nawet, więc ja tego nie polecam. Ten zapach mija do zera właściwie. Teraz pędzelek T104. Mój ukochany pędzelek, po prostu tak wielozadaniowy. On jest lekko spłaszczony, jak widzicie. I to jest prześwietny pędzel do nakładania bronzera. On się aż po prostu prosi do tego, żeby nakładać bronzer. Włos jest przyjemne, bardzo miękkie. Tutaj walczyłam z włosiem tego pędzla, bo to był specyficzny model. Bardzo miękkie włosie, bardzo przyjemne, idealne do nakładania bronzera, do nakładania pudru, jak chcecie gdzieś dokładnie go precyzyjnie nałożyć. Nawet rozświetlacz, nawet róż. Jeden z bardziej uniwersalnych pędzli w kolekcji. A nie powiedziałam oczywiście T103 do pudrowania, zobaczcie, wszędzie pod oko, broda. Ja wolę większe, ale niektórzy wolą mniejsze do pudrowania. Oczywiście kontur jednocześnie z bronzerem, oczywiście róż, oczywiście rozświetlacz. Też uniwersalna propozycja do twarzy. Następny pędzelek to jest T105 i to jest bardzo intrygujący dla wielu z Was pędzel. Ja Wam go pokażę w oryginalnej czarnej wersji, chodzi mi o wersję próbną, która przyszła. On jest w tej chwili brudny od podkładu, od bronzera, dlatego że to jest dual fiber, jak widać tutaj na tym czarnym. I to jest pędzel, który jest idealny absolutnie do nakładania bronzera suchego, kiedy on jest bardzo mocno napigmentowany, do konturowania twarzą, prześwietnie rozciera, ale ponadto jest jeszcze lepszy do nakładania bronzera na mokro, do konturowania na mokro, ale też do nakładania podkładu. To jest dual fiber po prostu. Także ja go przede wszystkim lubię do konturowania twarzy i do konturowania na mokro. Te wszystkie opisy też znajdziecie w sklepie przy poszczególnych pędzlach, więc tam na przykład jeżeli któryś pędzel jest głównie najlepszy do konturowania, ale jeszcze można z nim zrobić to macie wypisane. I ten jest też bardzo fajny na przykład do nakładania różu, do rozświetlacza na mokro i tak dalej. Następny, czyli T106. To jest po stokroć ulepszona wersja T8. Powiem Wam w tajemnicy, że trochę mnie przeraża, że nie znam jeszcze numerów tych pędzli i trochę wstyd. Jak widzicie, jest mniejszy, zgrabniejszy w przekroju również, dzięki czemu absolutnie idealnie wpasowuje się pod kość policzkową, gdzieś tu w okolice nosa. Jak ktoś ma drobniejszą twarz, troszeczkę do nakładania róż do policzków. Także to jest T106, zamiennik T8. Jak się ktoś zastanawia jeszcze też, jakie są ceny tych pędzli, mniej więcej 39 zł, 45 zł. Najdroższy kosztuje ze względu na kształt niestety, bo jest najciężej go ułożyć. Ten kosztuje chyba 70 czy 75 zł. Ale to jest najdroższy absolutnie pędzel i on jest dużo droższy od innych. Kolejny to jest T107, czyli odpowiednik naszej T9, on jest dość podobny, jest smuklejszy ten pędzel, bardzo fajny tutaj pod oko do nakładania pudru, do nakładania rozświetlacza, do pudrowania, natomiast pod oko jest praktycznie niezastąpiony, T107. Kolejny to będzie T108 i to jest, słuchajcie, taki maluszek i to jest ktoś, kim miał być pędzel T6, jak go wymyślałam. Tutaj jest pędzel T6, jak widzicie, nijak on się ma do tego. Pędzel T106 był bardzo popularny swego czasu, jak widzicie, ten nowy to jest dużo mniejszy pędzelek na krótszym włosiu i to jest, słuchajcie, pędzel, który jest wprost idealny do rozświetlacza tutaj w mokrej formie. W suchej również, do różu w kremie, do różu suchego, ale i do podkładu. Jeżeli na przykład jesteście wizerzystami i kogoś malujecie, chcecie bardzo precyzyjnie nałożyć produkt albo bardzo precyzyjnie nałożyć jakieś korektory, jakieś bazy, to ten pędzel jest do tego niezastąpiony. To jest taki, widzicie, idealny, nie za duży, nie za mały, też genialny do wpasowania gdzieś tutaj pod oko. Bardzo go lubię używać. To był pędzel T108, T109. No czy ja muszę ten pędzel komuś przedstawiać? Hello, wachlarzyku, tak? Przede wszystkim rozświetlacz i troszeczkę też zebranie, jeżeli osypie nam się coś pod oczami i to jest też włosie naturalne. Wszystkie opisy macie na sklepie. T110, słuchajcie, pędzel, który jest tak drogi w produkcji i
który my sprzedajemy z tak niskim narzutem, że nie powinnam może o tym mówić, ale jakby jestem zła na siebie, że go wprowadziłam, dlatego że to jest pędzel, który będzie w cudzysłowie rozdawany za koszt produkcji. To będzie chyba trochę niedoceniony pędzel, chyba że mnie posłuchacie i mi uwierzycie. To jest włosie wiewiórki. Jeżeli macie o 15 na przykład, to wiecie, jak to jest delikatne włosie. To jest najdelikatniejszy pędzel w całym naszym, w całej naszej kolekcji. To jest pędzel, który jak widzicie jest płaski w przekroju i on się po prostu prosi do okolic pod oczami, do różu, do rozświetlacza. Ale ja Wam mówię, to trzeba po prostu, to trzeba doświadczyć. Tu trzeba po prostu doświadczyć tego pędzla i go dotknąć, żeby wiedzieć, o czym ja mówiłam. Ja go nie mogłam nie wprowadzić. Kolejny to jest T111 i to jest ulepszona T5, już Wam pokazuję. Tutaj jest T5, T5 była mniejsza, mniej rozłożysta. Pędzle stare to teraz tak wyglądają okropnie przy tych. To jest T5, czyli mój absolutnie ukochany pędzel do różu, szczególnie nadpigmentowanego mocno. Jeżeli boicie się, że zrobicie sobie plamy, to jest Duo Fiber, więc on zbiera też tylko tymi woskami, jest bardzo mięciusi, naprawdę. Tylko tu na środki policzków troszeczkę różu, ale też i do rozświetlacza, i do bronzera śmiało możecie go użyć. Możecie też nim nałożyć podkład, jeżeli chcecie, bo to jest Duo Fiber, to są bardzo uniwersalne pędzle. Mówiłam, to jest T111. T112, czyli klasyczny skośny pędzelek. Do różu, do konturowania, do bronzera, bardzo mięciusi, też pod oczy się wpasuje, także takie wszystko w jednym, bardzo, bardzo go lubię, jest bardzo fajny kształt. Z serii Pro wejdzie teraz pędzel, ale musiałabym go poszukać, Pro 3, ale on będzie inny niż ten, porównam Wam je, jak one wejdą. Na pewno w żaden sposób nie można go porównać do T12, T12 jest bycza w porównaniu z nim. A T10 była też dużo większa, jak widzicie, i grubsza niż ten pędzelek. Ostatni z serii T na tą chwilę to jest T113 i to jest bardziej napakowana wersja pędzelka O22. To jest pędzel O22, który jest świetny właśnie do baz, do korektora pod oczy, tu gdzieś, żeby się wpasować, ale też do roztarcia załamania powieki. Spróbujcie, bo on jest do tego świetny. Natomiast jak widzicie, pędzel T113 jest sporo, sporo większy. I to jest bardzo uniwersalny znowu pędzel, ale szczególnie do korektora pod oczami został wprowadzony. Na powieki tutaj produkty, wewnętrzne kąciki i pod oczy. I kolejna rzecz, do której on jest świetny, to takie samo jak ten Duo Fiber, gdzie on tutaj jest. Ten tutaj T108, to są podobnych gabarytów pędzle, do precyzyjnego nakładania baz, korektorów korygujących klientowi, korektorów i podkładów po prostu klienta. Pędzel oczywiście syntetyczny. Dobra, i przejedźmy przez pędzle do oczu. Tutaj myślę, że nie będzie aż tyle gadania. Pierwszy raz w kolekcji Glam pojawił się też pędzel do ust. Pędzel ma logo. Gdzie to logo jest? Z tej strony jest logo. Wyjmuje się go, lekko trzeba docisnąć i przekręcić, wyczuć taki moment, w którym on chwyci. To jest pędzelek usto, bardzo klasyczny, płaski, bardzo precyzyjny, z ładnym końcem. Pędzelek do ust fajny, bo można go wrzucić do torebki też, jak zamykamy, to zamykamy z takim lekkim oporem, jakby go nie było, to trzeba lekko przekręcić, żeby on zaskoczył. Pędzle do oczu. Pierwszy to jest kucyk, pędzel O100. Idealny, maleńki pędzelek, precyzyjny do nakładania wewnętrzne kąciki, nakładania na powieki, na dolną powiekę. Świetny, uwielbiam go. Kolejny to jest O101, czyli klasyczny, klasycznej wielkości pędzel, płaski do nakładania cieni, coś takiego jak MAC 139 na przykład. Kolejny wielkością, jeżeli chodzi o płaskie pędzle, to jest O102. I to jest pędzel jeszcze troszeczkę większy, w przekroju zdecydowanie grubszy. To jest pędzel z włosia kucyka, który bardzo fajnie na przykład rozetrze dolną powiekę, który rozetrze też załamanie powieki. To jest taki pędzel i do nakładania, i do rozcierania. I ostatni na tą chwilę płaski z kolekcji to jest O103. Z tym pędzlem jest taki sam problem jak z tym pędzlem z włosia wiewiórki, czyli tym T110. Dlatego, że to jest włosie sobola, to jest jedno też z najdroższych rodzajów włosia i ten pędzel powinien po prostu majątek kosztować, ale no liczę się jakby z realiami, że tak powiem, nie chodzi mi o to,
żeby on kosztował majątek, tylko to, żeby ktoś, kto go kupi, był tak samo z niego zadowolony jak ja. I to jest pędzel świetny do nałożenia koloru na większą część powieki, na większy obszar oka, do nanoszenia cieni. To jeżeli chodzi o płaskie pędzle, tak one się prezentują. Dalej oczywiście mamy klasyk, czyli pędzel Glam Brush O104, czyli coś podobnego, słuchajcie, do pędzla O3, tak? Tylko, że ten nowy jest zgrabniejszy, mniejszy, bardziej precyzyjny, bardziej przypomina na pewno pędzel Maca. Ale porównam Wam go do Pro 1, tak? Tutaj jest pędzel z serii Pro, ten czarny. Tutaj jest ten nowy. Klasyczny pędzel jest trochę mniejszy od pędzla Pro. I pędzel Pro jest jakby trochę bardziej kwadratowy tutaj u góry. Następny, 105, czyli pędzelek ołówkowy, jak widzicie. Prześwietny do wewnętrznych kącików, do rozcierania kredki, do dolnej powieki, do precyzyjnego zaznaczenia. Jest drobniejszy niż była O7. Tu jest O7. O7 była zdecydowanie grubsza i nie miała takiego oka. Następny pędzel to jest O106. Pędzel z Włosia Kudzyka, okrągły też. Lekko szpiczasty, bardzo fajny do zaznaczania załamania powieki, na przykład jeżeli macie mniejsze załamanie powieki albo chcecie precyzyjnie wjechać z kolorem. Natomiast jeżeli tęsknicie za odpowiednikiem O4, to macie udoskonaloną O4 pod postacią O107. Pędzel troszeczkę mniejszy od O4 w ładniejszym kształcie, zdecydowanie. Dalej mamy 108, czyli trochę podobny do... Nie mogę znaleźć już teraz... Trochę podobny pędzel do O15 pod względem wielkości, natomiast to jest najwyższej jakości włosie kozie, to trzeba po prostu dotknąć. Ja Wam powiem, że gdy dostałam próbkę tego pędzla, to w cudzysłowie się kłóciłam z fabryką, czy to jest na pewno koza, bo byłam pewna, że mi tutaj ściemniałem, przysłali mi próbkę czego innego, a potem co innego mi chcą zrobić. Tak, to jest koza i to jest taki dość duży puchacz do rozcierania, on jest genialny po prostu. Następny pędzelek to jest O109 i 109, słuchajcie, to jest ten pędzel, to jest ulepszona wersja pędzla O8, jak widzicie, on jest szpiczasty i on jest przefajny też do korektora, wewnętrzne kąciki, jeżeli lubicie syntetyczne pędzle, to też na całą powiekę do nanoszenia koloru, do punktowego korektora gdzieś na twarzy i on jest w tej chwili czarny, dlatego że to jest prototyp. Firma, fabryka nie zdążyła mi niestety przysłać tego pędzla w ostatecznej wersji, ale jak Wy to oglądacie, pędzle są w sprzedaży, to on już jest w takiej wersji, jak powinien być tu z całą rodziną, tak, a nie taki prototypowy. Kolejny to jest O110. O110 to jest po prostu bardzo cieniutki, skośny pędzelek do eyelinera. Zobaczcie, jaki jest cieniusieńki. Bardzo cieniusieńki eyeliner, ale jeżeli ktoś się chce, to jak najbardziej brwi, pomada do brwi. Ja nie lubię tak cienkich do brwi, nie lubię tak precyzyjnej roboty. Dalej mamy O111, czyli powrót pędzelka O6. Wydaje mi się, że taki maluszek jest po prostu zawsze potrzebny gdzieś do czegoś. Rozcieranie gdzieś tutaj, wewnętrzne kąciki, rozcieranie górnej powieki. No i pędzelek O112, który też przyznaję, że powstał, właściwie powstał dla Was, dlatego że ja jakoś nie czułam strasznej potrzeby wprowadzania go, ale skoro żeście chciały, podwójny pędzel do brwi, on się nazywa O112, z jednej strony mamy klasyczną spiralkę, oczywiście można, to jest drucik, więc można ją sobie wyjąć pod jakimś kątem, ja ją na pewno przegnę. I z drugiej strony jest włosie takie dość szorstkie, dość twarde, jak widzicie. To jest pędzel do podkreślania brwi. On nie jest mega cienki, po zmoczeniu w pomadzie albo w płynie, w jakimś kremowym produkcie on się zrobi cieńszy. Natomiast on jest idealny też do nanoszenia cieni, do malowania brwi. Nie wiem, czy to słychać. On tak fajnie wyczesuje brwi, naprawdę. On jest dość sztywny. Ja uwielbiam takie pędzle i jestem z niego bardzo dumna. Pokażę Wam jeszcze, jak się prezentuje teraz pusty pokrowiec. Jak wspominałam, tutaj są dwa rzędy do wkładania pędzli. Z drugiej strony jest górny rząd, dolny rząd i tutaj jeszcze jest cała kieszonka. Jeszcze raz powtórzę, pędzle są dostępne w pojedynczo, pędzle są dostępne w zestawie. Cały zestaw, z tego co liczyłam, wychodzi 20% taniej niż gdybyśmy kupiły wszystkie pojedynczo. I dodatkowo będzie ta zniżka 20% na ten pokrowiec, jak on się pojawi w sprzedaży. I cały zestaw też w przeliczeniu, jakbyście sobie policzyły, to wychodzi 27 czy 8 zł za pędzel. Więc wydaje mi się, że to jest w ogóle dobra cena.
No i teraz przyjemności, nie? 5 osób dostanie ode mnie pełen, nowiutki zestaw pętli Glambrush. Nagroda myślę, że bardzo przyjemna. Zasady takie jak zawsze. Ukrywam komentarze, wy zostawiacie mi komentarz dowolnej treści. Ja wybieram 5 osób. O wynikach informuję, na dole macie napisane, do kiedy trwa rozdanie. O wynikach informuję najpierw na Facebooku sklepu, później kiedyś dodam tutaj pod filmem informacje. Jeżeli zobaczycie swój komentarz, swój nick w wybranych, to napiszcie do mnie na YouTube przez wiadomość prywatną. 5 osób dostanie zestaw i 5 osób na pewno dostanie jeszcze jakieś inne gratisy ze sklepu. Ostatnio pytałyście też, dlaczego ja ukrywam te komentarze pod tymi filmami. Dlatego, że jest masa osób, nie zdajecie sobie ile, które piszą do mnie i mówią mi, że piszą tylko dlatego, że ukryłam te komentarze i że wiedzą, że nie są one wystawione na widok publiczny. Dlatego dla tych osób głównie blokuję, żeby mogły mi napisać co chcą, nawet czasem bardzo prywatne rzeczy. Zachęcam Was do wzięcia udziału, pamiętajcie, udziału w rozdaniu, pamiętajcie, że to jest zabawa, na pewno jeszcze nieraz będą takie rozdania. Jeżeli kupicie, dostaniecie, będziecie w posiadaniu po prostu tych pętli, proszę Was też o wystawienie prędzej czy później recenzji w sklepie, będzie mi bardzo miło. Proszę Was po prostu o feedback. Mam nadzieję, że będziecie z nich zadowolone tak samo jak ja jestem z nich przeogromnie dumna. Trzymam za Was kciuki, gdyby nie Wy, nie byłoby to możliwe. Powiem Wam, że ja bardzo ciężko pracuję i to ja nie narzekam, bo ciężka praca popłaca. Jestem naprawdę dumna z tych pętli. Mam nadzieję, że sprawią one Wam wiele, wiele przyjemności, a przede wszystkim to, że dorównałam jakością naprawdę dobrym pędzlom i nie dorównałam cenami. Z tego jestem najbardziej dumna, więc mam nadzieję, że widzę się z Wami na targach w Warszawie 11-12 marca, czyli już całkiem niedługo. Targi, sobota, niedziela od godziny 9. Bilety kupuje się, można kupić chyba online albo w kasie przed wejściem. Glam Shop będzie bardzo blisko sceny makijażowej, będzie na stoisku 703, więc serdecznie Was zapraszamy. Tam będzie można pędzle, cienie, wszystkie nasze kosmetyki obejrzeć z bliska. Jedyne tylko szybko wspomnę, to takie chociaż nieprzyjemne, że muszę o tym mówić, ale powiem na wszelki wypadek. Jeżeli ktoś się wybiera do nas na zakupy, na targi, to u nas nie ma terminala, więc mówię z góry, bo wiem, że w Warszawie kolejki do bankomatów są kosmiczne. Jeżeli będziecie chciały nas odwiedzić, to serdecznie zapraszamy. I buziaki, do następnego razu, pa!